Jak rabarbarowe ciasto, to tylko z tym przepisem. Zobacz, jakie jest proste i pyszne. Mam tutaj 3 szklanki przesianej mąki pszennej, czyli 440 g. Dodaję 2 jajka, 250 g miękkiego masła, 70 g cukru pudru oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wyrabiamy ciasto kilka minut. Następnie dzielę je na dwie części w proporcjach 1/3 i 2/3. Zawijam je w folię i większą część daję do lodówki na 30 minut, a mniejszą do zamrażalnika. Do 400 g pokrojonego rabarbaru dodaję łyżkę cukru i mieszam. Mam tutaj 250 ml mleka, dodaję 2 budynie waniliowe, każdy o wadze 64 g. I całość dokładnie mieszam. W garnku mam 750 ml mleka, dodaję 4 łyżki cukru i należy je zagotować. Wlewam budyń i cały czas zmieszam, aż zgęstnieje. Następnie odstawiam go, aż trochę przystygnie. Ciasto wyjęłam z lodówki i równomiernie rozprowadzam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wykładam ciepły, ale nie gorący budyń, następnie rabarbar, mniejszą część ciasta ścieram na tarce o dużych oczkach i rozprowadzam. Całość wkładam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na około 50 minut grzanie góra-dół. Ciasto kroimy po całkowitym ostygnięciu i posypujemy cukrem pudrem. Życzę smacznego i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.